Witajcie. W dzisiejszym filmiku to już będzie praktycznie dalszy ciąg naprawy, którą rozpocząłem wczoraj. Będziemy wlutowywać gniazdo do płyty głównej z Asusa K53S. Czekajcie, przekręcę sobie świetlacz, żebym widział, czy się mieścimy w kadr. No i tyle, tak? Samego wylutowania nie zamieszczałem na YouTubie. Chciałem, nie powiem, że nie, ale karta mi się skończyła w połowie roboty i tak wyszło. Generalnie film zamieszczam w celu potwierdzenia dla klienta, tak? Mam taką, że tak powiem, strategię, że klient widzi, co dzieje się z jego komputerem. Widzicie, że pady na nóżki od gniazda zostały dokładnie oczyszczone. To jest bardzo ważna sprawa. Nie żałujcie na to czasu. Generalnie z samym wylutowaniem elementów, zwłaszcza na płycie, gdzie jest taka konstrukcja, że ona wystaje bardzo cienkim elementem, nie spieszcie się. Lepiej to zrobić wolniej, dłużej, ale nie połamać płyty, tak? Ok, osadzimy gniazdo. Cyk, ładnie weszło. Nałożymy topnik, żeby cyna ładnie się nam trzymała. Ale napaćkałem. Jeszcze trochę. Okej. I możemy przystąpić do wlutowania elementu. Jeszcze tylko przyjrzę się, czy na pewno równo włożyłem, żeby później nie było jakiejś niespodzianki. Przykrej zresztą. Czekajcie, widzicie te gniazdo? Widzicie, dobra. OK. Tak wygląda wlutowane gniazdo. Niestety aparat ma problem ze złapaniem ostrości. Tak więc musicie uwierzyć mi na słowo. Dobra. W płycie zostanie jeszcze przeczyszczone chłodzenie, tak więc wymienimy pasty termo, które są już, no, może jeszcze w nie najgorszym stanie, aczkolwiek klient za to zapłaci, tak więc należy to zrobić kompleksowo, a nie tylko przedmuchać radiator. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału, jak i łapki w górę, oczywiście. Do następnego.